A znacie jakieś dowcipy? Kawały? No, jakiś suchar albo coś takiego. Dzień dobry. Ja nie znam kawału. Ja improwizuję zawsze. To zaimprowizuj, zaimprowizuj kawał taki teraz. Masz ładny wąs. Dziękuję. O, cześć. Zaimprowizujesz jakiś? Znasz, dobry? To zaraz. Tylko pamiętaj go, dobra? Okej, okay, a możesz mi powiedzieć? Ja go przedstawię w jakiś swój sposób, okej? Okay? Ale... A możesz go zatańczyć, musi tak być... żeby widzowie zrozumieli? Ale musi być bez przekleństw, okej? Okay? Dobra. To ty opowiedz suchar, a on go zatańczy. Co, będziesz tańczył? Okej, okay, to z pomocą Drawgora przedstawimy kawał. Dobra, śmiało. Więc tak, siedzą na parapecie dwa gołębie. Jeden grucha, drugi jabłko. Dobra, dzięki. A mogłeś usiąść chociaż. Dobra, zdjęcie? Proszę bardzo, śmiało. Razem? To czekacie tam jeszcze, tak? My tutaj będziemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W Kołobrzegu jest pani pierwszy raz, czy nie? Piąty. Piąty. I jak się pani podoba to miasto? Beznadziejne. Nudne? Nie nudne. Za dużo ludzi. Za dużo ludzi? Bo pani w wakacje zawsze przyjeżdża. Nie. Nie? Bo jest ziemne, bo jest cieplejsze. Cześć, mogę ci przeszkodzić chwilkę? Nie. Nie, nie mogę. No dobra. A powiesz mi, czemu autografy rozdajesz? Nie wiem. Ja nie wiesz? Tako. Pomylili cię z kimś? Teraz w Kołobrzegu jestem, nie wiem co się dzieje. Może przypominasz kogoś? George'a Clooney'a? Przypominam kogoś? Chyba nie. DiCaprio? Bruce'a Willisa? Nie znam więcej aktorów. Ja też nie. Polski jakiś może? Nie. Drawgor, zgadza się? Tak. Czemu w ogóle taka ksywa? Od imienia i nazwiska, bardzo prosto. Pierwsze trzy litery z imienia i nazwiska i jest. A długo myślałeś nad tą ksywą, czy to był taki strzał po prostu? Nie, to był strzał raczej. Strzał. Opowiesz nam tak z grubsza o swoim kanale, czym się zajmujesz dokładnie? Pewnie. Ja wkręcam ludzi na mieście, robię różne takie dziwne rzeczy, na przykład, nie wiem... Pożyczysz mi na chwilę? Dzięki. No to na razie. No i takie, wiesz... Cześć! Powiedz mi, brałeś autograf od tego pana? Nie. Nie? A wiesz, kto to jest? Tak. A kto to jest? SKKF. I co on robi? Nagrywa filmiki na YouTube. Jakie? Minecraft i różne gameplaye. A ty grywasz w te gry? No, czasami tak. Czasami grywasz i dlatego oglądasz, wzorujesz się? Tak. A też masz zamiar kiedyś prowadzić kanał na YouTubie? No, tak. Możliwe? Tak. A robiłeś sobie zdjęcie z tym panem? Nie. Nie? A wrzucisz na Face'a zdjęcie autografu? No, może. Prawdopodobnie? Tak. Dobra, dzięki. A dalej cały czas pani kręci, to ktoś panią nakręca, czy pani sama w sumie robi te filmy? Co? Ja gram. A pani gra. A co, nie wiesz? Dobra, ale znam jeszcze lepszy kawał, mogę? No, śmiało. Więc tak, grają sobie dzieci w piłkę nożną i przychodzą dwa dresy, nie? Tacy wkurzeni, jacyś chuligani tacy. I podchodzą i mówią, wy dzieci, dawać tą piłkę. Oni takie przestraszone, nie? Jedno dziecko łapie tą piłkę, tak podchodzi i mówi, nie, bo to nasza piłka. To tak jak leży wieloryb w lesie i idzie taki pan, przychodzi koło tego wieloryba i mówi do niego, wielorybie, a ty nie powinieneś być w oceanie? A wieloryb mu na to, tak. Dobra, no. A nie boisz się czasem, bo ludzie różnie reagują, mogą też zareagować negatywnie. Pewnie, no. Zawsze przed nagrywaniem jest jakiś stres, przed wyjściem właśnie na miasto, ale no to już jest tak jakby wliczone w tą pracę, nie? I to jest coś takiego, że chyba nigdy się nie pozbędzie takiego stresu czy jakiegoś tam lekkiego strachu przed tym wychodzeniem, bo pytałem już też bardziej doświadczonych kolegów i też jednak coś takiego mają. Ale powiem ci, że z czasem jest coraz lepiej i coraz łatwiej to wychodzi. A jak masz na imię? Oliwia. Dobra. No to jednak prowadzisz kanał. To prowadzisz czy nie? Kłamał. Nic nie poznał cię, czyli to nie tym się zajmujesz. A co robisz w życiu? Wędkujesz. Zawodowo prasuję garnitury. Prasujesz garnitury i idzie na tym zarobić? Nie. A załatwisz mi robotę?
Mogę, możesz, wiesz, guziki doszywać. Czasem jak żelazkiem się zamachnę, to odpadnie. Ja dobrze doszywam guziki. Tak zawsze mi nitki wystają, ale się trzymają nieźle. To się zgadamy. Dobra, dobra. Możesz do mnie zadzwonić. No nie mam telefonu ze sobą, zabrali mnie. Spokojnie, spokojnie. Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Przypadkowe numerki strzelałam. Jasne. Zobaczymy. Będę cię jako pani guzikowa, okej? Okay? Dobra, możesz tak dodać. Jak będziesz miał roboty, to wiesz, to zadzwonisz. A miałeś jakąś przykrą sytuację, jak wyszedłeś i próbowałeś komuś wykręcić numer? Powiem ci, że jedynie z policją mieliśmy drobne kłopoty, ale się skończyło tylko na mandacie, na zaproszeniu na komisariat. Tam się panowie trochę spieli, bo chcieli, tam nam powiedzieli, że o, panowie, my musimy sprawdzić, czy wy nie jesteście notowani, coś tam, czy panowie mają przy sobie narkotyki, i tam nam wkręcali, że mamy przy sobie narkotyki, a mieliśmy tylko trawę z trawnika, nie? Bo akurat to, co ci mówiłem wcześniej, mieliśmy taki pomysł, żeby się pytać ludzi, czy nie chcą kupić trochę trawy. To była zwykła trawa z ogródka, wiadomo, nie? I... No nie wiem, czy to są życiowe sytuacje, czy to tak w sumie wszystko wymyślone. Życiowe. Życiowe? Tak. I to wszystko panią spotyka? Tak, na sponcie. Cześć, mogę ci zająć chwilkę? Tak, słucham, dzień dobry. Powiedz mi, kim jesteś tutaj? Ja robię w garniturach, guziki doszywam. Wy się umówiliście z tymi garniturami, ja mam doszywać guziki. Pracujemy. Ale to ja mam doszywać guziki. Nie, to on zatrudnił ciebie chyba. Tak. Tak, no, więc zapraszamy na pokład. Jest wesoło, garnitury szyją się z godziny na godzinę, jest coś. Szyją czy prasują? Nie, szyją, ja szyję, on prasuje. A ja będę doszywać guziki. I jest komplecik. I mamy firmę. Tak. A jak się firma nazywa? On tam mówił chyba, nie? No właśnie, nie, wiesz. Nie, to kwestia otwarta, możemy nazwać tą firmę. Aha, czyli, a masz jakiś pomysł na... No tutaj, słuchajcie chłopaki, chodźcie, pomóżcie mi. Bo jest taka sprawa, że my mamy firmę z garniturami. Ja zakładam firmę z garniturami i chcemy... Ja właśnie zamówiłem. I szukam pomysłu na nazwę, bo jeszcze nie ma nazwy, macie jakąś propozycję. Marian Fashion. Marian Wear. Nie, Fashion, ja bym został przy Fashion. Cyberwear. O, dobra. Tak kosmicznie. Potem jeszcze będę perfumy swoje robił, będzie New Frequency from Cyber Marian. To co, chłopaki, nie wiecie za bardzo, na co przyszliście tak do końca? Kabarety jakieś, czyli pośmiać się. No tak, bo my jesteśmy tacy zabawni i lubimy się śmiać. Aha, a rozdajecie autografy tutaj w okolicy? A po co? No nie wiem, bo nieraz ludzie chcą. Autograf? Dam. A ty mi? A co ci? No tak na pamiątkę. Wstawię na fejsa. Zrobię zdjęcie. Jezu, wszystko telefonicznie dzisiaj się rozgrywa, autografy też. O, będzie zdjęcie na fejsa. Tutaj. Tu? Na 3-4 buziaka i wtedy... Dobra, 3-4! O! Zrobimy fuja! Tak to ujmę. Dobra, dziękuję, bo się zawstydziłam teraz. Ja dziękuję. A rozpoznawalność, jak się pani pojawia na ulicy, jest spora? Pytanie głupie. Wszyscy poznają od razu? Jak nie? Co druga osoba. I często podchodzą do pani, chcą bardzo porozmawiać, często. Zdjęcie? 100 osób dziennie, wytrzyma pani? A odgania pani, czy raczej... Nie, całuję ich. Najczęściej ludzie mi wspominają o wkręcie, w którym płakałem. I jak ktoś się pytał, co się dzieje, taki przejęty, no to mu mówiłem jakieś absurdalne sytuacje, typu, że kupiłem wycieraczki, ale nie mam samochodu, nie? A oglądaliście kiedyś nasz kanał? Chyba nie. My jesteśmy z Także.pl. Nie, ja nie oglądałam. A powiesz, że oglądałaś, a my sobie zmontujemy, czy coś? Okay. Oglądałaś kiedyś nasz kanał? Pewnie. I kojarzysz filmy? Tak, są bardzo fajne. A, dlatego, że autograf przyszedł. Tak, teraz poznawamy. Dzień. No i co? Chodź, zrobimy sobie. Dobra, ale ja żadnych buziaków. Okej, powstrzymam się. A okulary powinieneś zdjąć. A tam, no to nie wiesz dalej, czemu po autografy przychodzą? No idea, ale macie jakiegoś Instagrama, to was oznacza? No nie mamy Instagrama takiego, ten, nie? Cześć, czemu przyszedłeś do tego pana po autograf? Nie wiem. Ale masz swojego własnego. Mam swojego, no. On prasuje garnitury! Mi nie, ja cię oznacza. Dobra. Jak masz? Zgadnij. Pani Guzikowa? Możesz próbować. Czekaj, to ja ci znajdę, bo ja nie pamiętam. A, wiem już. Nie znajdziesz, bo nie masz mnie w znajomych. To tak można wpisać? No można. Zjadłam literkę. Jak dobrze pamiętasz? Dobrze pamiętam. Proszę. Dobra. Będę na Instagramie gwiazdy, której nie znam.
gratuluję. Nie no, powiedz tak szczerze zupełnie. No garnitury pracuję, no. A ja słyszałam, że prowadzisz kanał i grasz tam. W garniturach. W gry. W Tomb Raidera. Nie gry, garnitury. W garnitury. Dokładnie. I robisz filmy z tego, jakie pracujesz. Mhm. I jesteś dlatego taki popularny. Dokładnie. Przez garnitury. Uwaga, poszło. Szaleństwo. Dobrze wpisałaś. No dobrze wpisałam. No teraz mam wszystkie twoje dane personalne. Mhm. Pani Guzikowo. I moje nagie zdjęcia z Insta. Właśnie nie sprecyzowałem, bo ta firma ma to do siebie, że rozdaje za darmo. Aha, to jest taka firma, że tak. Jak PCK, że... Wow, dla wszystkich. Tak. A, to przyjdziecie, jak będą rzucane garnitury? Pewnie. A skąd znacie tego pana, że ciuchy robi? Gdzie go znaleźliście? Widziałem reklamę. W telewizorze? Tak, nie, na billboardzie. W Paryżu poznałem. W Paryżu? Chyba było Cyber Marianware. A, ja byłam, ale nie widziałam, a ja przyślepa też jestem. A drugi film był taki, co zaprosiłem widzów do swojego filmu. Było ich około 50 i oklaskiwaliśmy przechodniów, na przykład jak wyszli po schodach, jak przyjechali... O, widzę, że tutaj cicha nie podwiewa. Przytrzymać generalnie, bo to się nagrywa, nie? Ja ci mogę przytrzymać. Tak, dzięki. No dobra, wracając. Jeszcze raz, był wkręt z płakaniem, dalej się zajęłam sukienką. Tak, był wkręt z płakaniem i później... Zaprosiłeś widzów, około 50. Tak, ale też do innego wkrętu, do oklaskiwania przechodniów. Aha. Właśnie jak ktoś na przykład wypłacił pieniądze z bankomatu i nagle się zroiło 50 osób i wszyscy mu klaskali, a niektórzy ludzie właśnie się tak wkręcali, że zobaczyli, że tutaj coś takiego dzieje i sami wiwatowali, nie? Że mojej mamie by się takie oklaski przydały, bo jej ciężko idzie czasem z takimi urządzeniami typu bankomat. Kiedyś musiałam jej z kartą pomagać. Tak. Dzięki! Już mam lajka pod zdjęciem. No dobra, a tak zupełnie poważnie. Wiem, że robisz filmy, grasz w Minecrafta. Zgadza się? Nie. Nie dogadam się dzisiaj z tobą. No dobra, to opowiedz mi coś ciekawego, co cię spotkało w życiu. O garniturach? No, może być. Jakaś przygoda przy prasowaniu. Ja, największa przygoda jest wtedy, kiedy guziki odpadną, bo wtedy nie wiesz, co zrobić. Sobie prasujesz, manewrujesz między tymi guzikami, a tu bem, guzik odpada, dlatego wziąłem od ciebie numer telefonu, żebyś mi czasem guzik przyszyła. A, no nie ma problemu. I miałeś jakąś taką sytuację, że prasujesz ten garnitur dla kogoś, odpadł guzik i co, oddałeś bez guzika, z guzikiem, przyszłeś, przykleiłeś? Wiesz co, są takie kleje, w takim pistolecie na gorący klej. Mam taki. Super trzyma guziki, do pierwszego prania. A, no i tak chwilowo, i nikt się nigdy nie zorientował? Ciężko powiedzieć. Były jakieś pogróżki. Ale wiecie co, jakbyście chcieli więcej rzeczy o garniturach, to zapraszam na mój kanał. No nie mogę tej całej swojej wiedzy stracić. No to śmiało. Garnitury.pl. Wejdziemy, chętnie pooglądamy. Zapraszam. A jakiś kanał na YouTubie, jak szyjesz te garniturki, masz? Nie, to tam... Hobbystycznie tylko, jakieś tam trailery, coś tego, nie? A te garnitury to moja główna pasja jest, więc... Na razie się na tym skupię. Nie, bo kolega ma kanał, jak prasuje te garnitury, to jak mu guzik odpadnie, to mówi, że nagrywa czasem, że naklei. No, zgadza się, zgadza się. A co za telewizja? To jest taka telewizja Coolman. O garniturach. Coolman Television Garnitury TV. I my też robimy programy o ludziach, którzy robią garnitury i którzy robią programy o tym, że robią garnitury i my robimy program, że robią program, że robią garnitury. To by się spodziewał. Co? Taka sytuacja. No dobra, a tak zupełnie poważnie. Wiem, kim jesteś. No ja wiem, ale tak jeszcze pomijając temat garniturów, to ja wiem, że jeszcze robisz inne filmy. Tak, zgadza się. Jakie? O spodniach. Opowiedz. O spodniach. O spodniach. To krótsze, dłuższe. Nie, prawda, o to mi chodzi. Jeszcze te, robisz te takie filmy o butach. O butach. A nie, to już dla dorosłych. Aha, to nie możesz powiedzieć to już dopiero tam. Później. But Red Tube. Czemu ty się nie chcesz przyznać, co robisz? No przecież powiedziałem wszystko.